Dzień dobry. Moim gościem jest profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog. Zaczniemy od podróży sędziego Juszczyszyna, który jechał do Warszawy, ale ostatecznie nie dojechał, nie zobaczy list poparcia do NeoKRS. jechał, dojechał, tylko że nic z tego nie wynikło. Ja się tutaj śmieję, ale to jest sytuacja dramatyczna. Ja w ogóle uważam, że przypadek sędziego Juszczyszyna Niewykonanie sądowych wyroków, sądowych wyroków przez kancelarię Sejmu to jest właściwie coś, co stawia nas w tej chwili na takiej. Właściwie Polska powinna się pokryć barkadami w tej chwili, albo czymś, co jest jego odpowiednikiem. Dlatego, że okazuje się, że to, co było uznawane przez większość obywateli, za jeden z największych sukcesów transformacji, a więc równe prawa i to, że urzędnik, że urząd podlegał prawu tak samo jak zwykły obywatel, co jest było za największe osiągnięcie, to po prostu leży w gruzach. Więc chciałbym też powiedzieć tym wszystkim zwolennikom PiSu i przypomnieć im, na przykład mieszkańcom Ławy, mieszkańcom Szczecinka, którzy jeszcze w roku 2012, czy tam 13, przepraszam, mówili, czy mówili o tym, że właściwie to, że mamy w tej chwili wolne sądy i równe prawa, to jest największym sukcesem transformacji, tak mówiło, 95-97% ludzi. I teraz na naszych oczach. Po prostu taki wielki spektakl telewizyjny, prawda, że przyjeżdża sędzia, który sam wydał wyrok jako sąd Rzeczypospolitej Polskiej do Sejmu, który ma obowiązek, w ogóle ma obowiązek niezależnie od tego, czy on byłby sędzią czy nie sędzią i tak nam udostępnić te listy poparcia dla członków KRS-u i nagle się okazuje, że jakiś inny sędzia w trakcie, gdy on jedzie do z Olsztyna do Warszawy wysyła faks do kancelarii, która i mówi mu, że mu cofa delegację. A delegacja, to wszyscy wiecie państwo, taki papierek jest po prostu, że tutaj deleguje się i tutaj człowiek wyjeżdża, będzie miał zwrot kosztów. Nawet gdyby jednak taki faks doszedł, to kancelaria Sejmu w ogóle nie ma prawa nie wydać. Tych dokumentów, które nawet już przygotowała, sędziemu Juszczyszynowi. No dlatego, dobrze. że dokument jest właściwie zupełnie czymś innym część kompletnie nieważnym w porównaniu z wyrokiem sądowym. Ale pan profesor mówi o tym, jak powinno być, a jest zupełnie inaczej. Bo jednak fakt z cofnięciem delegacji wystarczył, żeby sędzia Juszczyszyn nie obejrzał no tak, listu poparcia. Tak, dlatego Kancelaria Sejmu kompletnie ignoruje. Wyrok Naczelnego sądu administracyjnego, a jeszcze wczoraj warszawski sąd okręgowy, sąd, nie wiem, czy to jest okręgowy czy wojewódzki administracyjny podtrzymał tę decyzję o konieczności udostępnienia właściwie wszystkim obywatelom list poparcia dla członków tej Krajowej Rady Sądownictwa. I co? I nic. Czyli po prostu sądy nie są już władne wpływać na działanie urzędów. No to teraz wyobraźmy sobie, prawda? Mamy na przykład, na przykład kłócimy się ze spółdzielnią, idziemy do sądu, sąd wydaje nakaz, że spółdzielnia ma nam wypłacić, powiedzmy, nie wiem, 50 tysięcy za coś albo więcej, a tymczasem na przykład wojewoda, który nadzoruje również spółdzielnie mieszkaniowe, powie nie, 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 my tego w roku nie wykonamy. I kropka. Uświadommy sobie, co się dzieje w tym kraju. A co się dzieje? To jest po prostu kompletne łamanie prawa. Dlaczego tak się dzieje, to jest oczywiste. Mi się wydaje, że w tej chwili, zresztą Jarosław Kaczyński postanowił już zastosować ostateczne środki, to jest taki wóz albo przewóz po prostu, rzucić się na sędziów, wywołać nienawiść, kolejną falę nienawiści do sędziów i do sądów, kompletnie zignorować tak naprawdę wyroki sądowe, które im nie pasują, dlatego żeby dojść do tego punktu, o którym mu zależy żeby przejąć państwo dla władzy PiSu. Po prostu nie ma innego rozwiązania. Prawda? Do tej pory mieliśmy takie doświadczenia historyczne. Były pucze, na przykład pucze wojskowe w Ameryce Południowej słynne, gdzie te wszystkie demokracje, nawet wydawałoby się dobrze działające, padały, bo tutaj generałowie bum-bum strzelali albo przynajmniej wyciągali broń i czołgi, więc się wszystko musiało zawalić. Pamiętamy o masakrze w Chile przed wielu laty. Później były te pucze bardziej takie delikatne, które się wykonywało. No w końcu zamach na państwo perelowskie, jaki wykonał Jaruzelski. Jaruzelski, to też był pucz swego rodzaju. No dobrze, a, tak? co, a co w takim razie w próbuje zrobić Jarosław Kaczyński? Mamy zupełnie nową formę obalania demokracji, demokratycznymi metodami. To jest właściwie coś, co próbowali już komuniści w latach 30., budując te międzynarodowe powiązania i chcieli tutaj zdobywać władzę, żeby później przemieniać, przemieniać prawo, przemieniać... Ignorować konstytucję albo obalać konstytucję, tak jak na przykład stało się na Węgrzech, gdzie prawda, zmieniono demokratyczną konstytucję w taki sposób, aby pan Orban mógł się stać w tej chwili autokratycznym rządcą, rządcą Węgier. Dokładnie o to samo chodzi Kaczyńskiemu, żeby stać się rządcą Polski. Sądy są tutaj największą przeszkodą. Panie profesorze, czy może mi pan jako socjolog wytłumaczyć, jak to jest, że od czterech Ponad czterech lat y, opisujemy tę sytuację jako pełzający zamach stanu. Niektórzy mówią o wojnie domowej, y, o zamachu na praworządność, o y, Polekzicie, a mimo wszystko, blisko 40% Polaków nadal popiera pis. Y, y, spora część z nich jest gotowa głosować na urzędującego prezydenta, który jest wykonawcą woli prezesa Kaczyńskiego. Dlaczego do Polaków nie docierają te argumenty? Dlaczego nie przejmują się właśnie chociażby tym, że sądy przestają być wolne? Wie pani, mam tylko częściową odpowiedź na to pytanie. Gdybym lepiej mógł na to pytanie odpowiedzieć, to pewnie można byłoby szybciej zmienić tę sytuację. Ale po pierwsze tak, mamy do czynienia z opanowaniem i to był jeden z pierwszych kroków nowej władzy, nowego rządu w 2015 roku, przejęcia tzw. mediów publicznych. Te media nie są już publiczne, o czym wiadomo od dawna. Prawda? Okazuje się, że teraz coraz więcej jednak e, tych, którzy oglądają TVP1, TVP Info, zaczyna oglądać TVN24 na przykład. Prawda? To już jest 20, parę, prawie 30%. Tych, którzy są wiernymi oglądaczami e, telewizji publicznej, zaczyna oglądać TVN. E, ale to jest jeszcze ciągle mało. Poza tym do mediów publicznych należy też radio. Przypominam, że... Radio Jedynka jest jednym z najpopularniejszych y, takich nadajników. Y, no tak, e, tak ale też ma się, dość, tak? dość wiekową y, i, y, a, widownię, czy ta też słuchaczy. Owa wiekowa ludność to jest właściwie najbardziej trwały, najbardziej tak by zastały, powiedziałbym, y, przecież y, zespół wyborców PiSu. To jest pierwsza rzecz. Po drugie jednak, wydaje mi się, że to, co jest bardzo istotne, to jest przekupywanie, to jest ta populistyczna polityka, która się czasami nazywa polityką prosocjalną PiSu, która tak naprawdę prosocjalna nie jest. Ona jest jest oczywiście socjalna w tym sensie, że rozdaje ludziom pieniądze. I to właściwie ludzi kupuje. No niech sobie gadają. Trzecim elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że on w tej chwili staje się bardzo istotny, zwłaszcza jak patrzę na młode pokolenie, na inteligentnych, ruchliwych umysłowo moich studentów, dlaczego oni tak biernie się zachowują. Polityka to jest w ogóle coś wstrętnego, w ogóle to ich nie dotyczy. Niech oni sobie robią co chcą, niech się kłócą, te stare dziady tam z, z sobą. Właściwie to nas tak czy inaczej nie dotyka dopóty, dopóki nie dotknie nas materialnie, w sposób fizyczny, w sposób do, taki, który będzie doskwierał na co dzień. I to jest właściwie podstawowe wyjaśnienie. Do tego dodać trzeba jednak czynnik czwarty. Dlaczego przez cztery lata opozycji nie udało się skompromitować. Rządzącej partii, która rządzi w sposób dramatycznie zły, gdzie na wszystkich stanowiskach mamy ludzi niekompetentnych, ludzi niefachowych, którzy powodują koszmarne konflikty, jak na przykład było w pelel Prawda? Jak nie umiano w ogóle zamienić tego w broń przeciwko tym, którzy rządzą. No ale przecież przez pierwsze cztery lata rządów pis to był główny argument opozycji, czyli wypominanie e, no, nadużyć, kradzieży. Ale to się e, odbywało w TN-24, w różnych internetowych mediach. E, to się no nawet jak byli dopuszczeni do mediów publicznych, to byli po prostu tak napadnięci, otoczeni, że właściwie ten komunikat nie docierał do nikogo. E, to na tym polega, żeby dotarło do ludzi naprawdę. To można zastosować inne metody, inne środki. I poza tym to jest właściwie coś. Ale na przykład się, jakie? Ja, skoro skoro e, wszyscy w całej Polsce <laughs> wiedzą, że prezes Najwyższej Izby Kontroli e, ma, e, no powiedzmy sobie, hotel na godzinę w Krakowie, ma kontakty z bandziorami i nikomu to nie przeszkadza. My, opozycja krzyczy o Republice Banasiowej. Natomiast tak. w powszechnym przekonaniu. My Kwestia pana się nie istnieje. Nie też istnieje. ale uważają, że to jest drugorzędne wobec tego, co oni zyskują, co im się to opłaca, a te wstrętne. Przecież mamy taką melodię, która, do której zresztą chyba są przyuczani wszyscy występujący w imieniu PiSu posłowie, urzędnicy i tak dalej, którzy mówią tak. Ale jeżeli się coś za coś krytykuje, to my tak, ale za waszych rządów to było jeszcze gorzej, albo było tak samo. Otóż to jest właściwie coś, co jest też bardzo dominujące. Więc się sobie, no nie są do niczego, no ale przy się tutaj człowiek na, na hapie, prawda? Tutaj zarobi, tam zarobi, tutaj dostał 500 plus, tutaj coś tam te 500 plus jest 300 plus powiedzmy czy 350 co najwyżej, ale ciągle jest jeszcze i myślę, że to jest właściwie coś, co jest niezwykle ważnym elementem. Ale to, co jeszcze jest, jeszcze coś, o czym chyba muszę powiedzieć. Ponieważ jest pewna siła w Polsce, niezwykle istotna, która podtrzymuje ten mit rządów PiSu, która go w mniejszym lub większym stopniu legitymizuje, albo przynajmniej usprawiedliwia. To jest Kościół Polski. To jest Kościół Polski na co dzień i od święta. Ponieważ jeżeli znowu Przypomnijmy sobie różne homilie biskupów, cytowane biskupów z okazji kolejnych świąt, to po prostu no, człowiek się załamuje. Bo się okazuje, że większość polskiego episkopatu, łącznie z arcybiskupem Jedraszewskim, myśli w tej chwili ideologią, którą zbudowało Radio Maryja. Radio Maryja, ojciec rydzyk, jest właściwie autorem tej ideologii, która wspiera PiS tej ideologii, która ma też tutaj taki bardzo ważny wątek identyfikacji narodowej. prawda? Bo to, co się udało pisowi, to zbudować swoją politykę na takim przekonaniu, że on skupia prawdziwych Polaków, prawdziwych, my jesteśmy nieprawdziwi, oczywiście to pani wie. Prawda? No tak. Prawdziwych Polaków, którzy naprawdę wiedzą, co Polsce jest potrzebne i jak tu Polskę polepszyć. I w związku z tym ta bezmyślność tutaj całkowicie emocjonalnie jakby to powiedzieć, uzasadniona. Po prostu ludzie nie myślą. Jeszcze tylko jedno zdanie. Ja jestem po prostu wstrząśnięty, bo przez poprzednie sześć lat z moimi współpracownikami badaliśmy no, pamięć o Solidarności i doświadczenie Solidarności, tak jak ile ludzie opisywali. Ja po prostu nie rozumiem, co się stało, z tymi dziesięcioma milionami Polaków będących w ruchu Solidarności, którzy o tym kompletnie zapomnieli, jakie było ich myślenie. Bo do tej pory, jak się rozmawia z tymi dawnymi związkowcami, nawet którzy dalej są w tej chwili w związku i są pisowcami, to oni jak starają się myśleć, to oni na przykład protestowali przeciwko temu, żeby związek włączać od razu bezpośrednio w politykę. Tej ludowej mądrości powiedziałbym, tej ludzkiej mądrości, którą była przepełniona solidarność, nie zostało teraz ani na Panie profesorze, a czy Andrzej Duda, który jest notariuszem pis wykonuje polecenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dzieli społeczeństwo ostatnio znowu powiedział o tym, że trzeba oczyścić do końca nasz polski dom? Znowu dzielił, czy. czy... Panie... Tak, Andrzej Duda wygra te wybory. Nie wiem, ale mnie się chciało, tak chyba wrócę do pisania tego Facebooka i chcę zacząć właśnie że trzeba nareszcie oczyścić Polski dom z PiSu i za, z Andrzeja Dudy. Bo to jest to wielkie zło, które tu się w Polsce dzieje. Na naszych własnych oczach, my na to jeszcze tego zła, pewna część ludzi w ogóle nie widzi, ale jak je zobaczy, to będzie dramatyczna sytuacja. Zresztą... Co czynią takie słowa? Trzeba oczyścić no do końca tak, nasz polski tak, dom, tak żeby był czysty, porządny i piękny. Jeżeli spojrzymy na kampanie wyborcze PiSu ostatnie, mimo tych wszystkich yy, świadczeń, które za nimi idą i które je podtrzymują, to te kampanie są świetnie przygotowane, są doskonale zrobione, mają bardzo fachową, fachowy przebieg. Jeżeli spojrzymy na drugą stronę, to Po prostu można ręce załamać, co ja jako socjolog, który się trochę na tym rozumiem, a jeszcze byłem w dwóch kampaniach wyborczych, po prostu załamuję ręce. A czy widzi Pan jakąś nadzieję Widzę, dla Małgorzaty że... Kidawy Błońskiej na wie, pokonanie wie, wie Andrzeja Pani, Dudy. Mam nadzieję, że Kidawa Błońska, moja dawna studentka, przypomni sobie, że jednak jest socjologiem i że wobec tego ma też dostateczny aparat myślowy, aby skonstruować w taki sposób swoją kampanię wyborczą, aby to nie politycy nią rządzili, ale żeby rządzili nią fachowcy i to fachowcy z możliwie najlepszych, a tacy się natychmiast do niej zgłoszą, jak ona będzie o niej poprosi. I to jest moim zdaniem takie przesłanie, które należy teraz przesłać w ogóle do, całych, do całej opozycji. Bo tylko to może być po prostu tutaj jakimś zwrotem i ratunkiem przed tym. No, przypominam, że już upadały też potężne wydawałoby się państwa przez to, że sami ludzie wybierali późniejszych dyktatorów. Zostawiam Państwa z tym przesłaniem profesora Irenausza Krzemieńskiego, Żegnam się, już widzimy się za tydzień. Wszystkie odcinki programu na VOD.pl. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.